Cela, w której przetrzymywano Jezusa, była niewielką, sklepioną piwnicą znajdującą się pod salą sądową, z której część do dzisiaj się zachowała. Towarzyszyło mu jedynie dwóch strażników, którzy jednak byli regularnie wymieniani. Jezusowi nie zwrócono jego odzieży. Miał na sobie jedynie znieważający płaszcz, a jego ręce były związane. Po wejściu do celi Jezus zwrócił się z modlitwą do swego Ojca Niebieskiego, prosząc, aby wszystkie zniewagi i cierpienia, których doświadczył i które miały jeszcze nadejść, zostały przyjęte jako ofiara przebłagalna za tych, którzy go dręczyli, oraz za wszystkich ludzi grzeszących niecierpliwością i gniewem w obliczu bólu. W celi oprawcy nie dawali Jezusowi spokoju. Przywiązali go do słupa w środku pomieszczenia bez możliwości oparcia, mimo że Jezus ledwie stał na nogach, obolałych i pokiereszowanych od upadków i uderzeń. Drwiny i tortury nie ustawały nawet na moment. Gdy jedni oprawcy męczyli się, zastępowali ich inni i kontynuowali zadawanie nowych cierpień Jezusowi. Trudno jest w pełni oddać i opisać okrucieństwo, jakiego doświadczał najczystszy i najświętszy Zbawiciel. Jezus znosił to wszystko w milczeniu, choć to właśnie ludzie, grzesznicy, tak okrutnie obrócili się przeciwko swojemu bratu, Odkupicielowi, swojemu Bogu. Stojąc w celi, Jezus nieustannie modlił się za swoich oprawców. Ci w końcu zmęczeni odsunęli się, aby odpocząć. Wtedy, gdy Jezus stał oparty o słup, na celę padło światło, ponieważ nadchodził dzień. Światło dnia wdzierało się przez małe okienko umieszczone wysoko w celi, obejmując swoimi promieniami udręczonego, świętego baranka wielkanocnego, który wziął na siebie grzechy całego świata. W nieskończonej dobroci Jezus podniósł związane ręce, witając nadchodzący dzień, i rozpoczął głośną, wzruszającą modlitwę do swego Ojca Niebieskiego, dziękując Mu za nadejście dnia, którego z utęsknieniem oczekiwali patriarchowie, którego pragnął z głębi serca od momentu swego przyjścia na ziemię, wyrażając to słowami: muszę przyjąć chrzest, a moje serce pragnie, aby się on spełnił. Jezus z głębokim wzruszeniem wyrażał wdzięczność za ten dzień, który miał przynieść nasze zbawienie, będący celem Jego życia. Oprawcy, którzy na chwilę przysnęli, teraz się obudzili i ogarnęło ich wielkie zdumienie. Jakimś dziwnym trafem Mu nie przeszkadzali. Słuchali. Widzieli zakrwawionego człowieka i ogarnęło ich zaskoczenie oraz strach. Czuli, że to ten moment, tak bardzo ważny dla całego świata, na wszystkie czasy, chociaż nie zdawali sobie z tego sprawy, a jednak stali, nie podeszli, nie torturowali. Cały pobyt Jezusa w więzieniu trwał około godziny. Po tym miał rozpocząć się poranny sąd nad Jezusem, wczesno poranny. A co działo się w tym czasie z Judaszem, który poprzedniego wieczora pocałunkiem zdradził swojego mistrza i przyjaciela? Judasz, przepełniony rozpaczą i niepokojem, wędrował bez celu po skalistej dolinie Hinnom na południowy zachód od Jerozolimy, która była zapełniona śmieciami i odpadami. Opanowany przez szatana nie mógł znaleźć spokoju, a rozpacz zakorzeniła się głęboko w jego sercu. Zaniepokojony zbliżył się do rezydencji Kajfasza akurat wtedy, kiedy Jezus był przetrzymywany w więzieniu. Nieśmiało przemykał obok budynku. Przy sobie miał związaną sakiewkę ze srebrnikami, czyli wynagrodzeniem za swoją zdradę. W budynku sądu panowała cisza. Widoczne były jedynie patrole strażników. Judasz podszedł bliżej i, nie zostając rozpoznany, zapytał jednego z żołnierzy o los Galilejczyka. Dowiedział się, że został już skazany na śmierć i że tego samego dnia ma zostać ukrzyżowany. Przechodząc dalej, usłyszał rozmowę żołnierzy na temat brutalnego traktowania Jezusa i jego cierpliwości w obliczu tych wszystkich mąk. Z rozmów dowiedział się również, że o świcie Jezus ma ponownie stanąć przed Wielką Radą, która oficjalnie ma wydać na niego wyrok. Judasz z chęcią i bólem zbierał te informacje, jednakże gdy zaczynało świtać, a ruch wokół domu i wewnątrz niego się zwiększył, wycofał się do tylnej części budynku, aby pozostać niezauważony. Niezauważonym podobnie jak Kain. Ten sam Kain, który uciekał przed ludźmi. Tymczasem coraz bardziej Judasza ogarniało zwątpienie. Ale wtedy natknął się na coś nieoczekiwanego. Znalazł się w miejscu, gdzie przygotowywano krzyż.
Poszczególne części leżały uporządkowane obok siebie, a robotnicy spali i byli otuleni w koce. Judasz został ogarnięty przerażeniem na widok krzyża, na którym miał zostać ukrzyżowany jego mistrz, którego zdradził. Szybko uciekł stamtąd, ale niezbyt daleko, ponieważ chciał w ukryciu obserwować wynik porannego sądu. Judasz, ukrywając się w pobliżu, nasłuchiwał gwaru towarzyszącego wprowadzeniu Jezusa. Słowa osób, które spóźniały się i spiesznie chciały dołączyć do tej dramatycznej procesji, docierały do niego fragmentami. Usłyszał jednak, jak mówiono: teraz prowadzą go przed Piłata. Wielka Rada uznała Galilejczyka za winnego śmierci. Musi zostać ukrzyżowany. Nie ma szans, żeby pozostał przy życiu. I tak już go oszczędzili. Jego cierpliwość jest niezwykła. Nie bronił się. Jedynie ogłosił, że jest Mesjaszem, który zasiądzie po prawicy Boga. Nie chciał dalej tłumaczyć swojej sprawy, więc skazany jest na krzyż. Gdyby nie te słowa, nie mogliby mu udowodnić zasługiwania na śmierć. Ten zdrajca, który go wydał, był jednym z jego uczniów. I niedawno jeszcze dzielił z nim wielkanocnego baranka. Nie chciałbym mieć nic wspólnego z tą sprawą. Cokolwiek można powiedzieć o Galilejczyku, nigdy by nie zdradził przyjaciela za pieniądze. Zaprawdę, ten łajdak również zasługuje na karę. Te słowa docierały do Judasza, który zdawał sobie sprawę, że Jezus jest już bez szans na ocalenie, co wypełniło z kolei jego duszę ciemną trwogą, opóźnionym poczuciem winy i rozpaczą. Dręczony przez demona, Judasz ruszył w pośpiechu. Sakiewka ze srebrnikami ukryta pod jego płaszczem była dla niego przekleństwem i ciężarem. Trzymał ją mocno, aby nie wydawała zbyt dużego dźwięku przy biegu i biegł bezmyślnie przed siebie. Jednak nie pobiegł za Jezusem. Nie poszedł po to, aby prosić Go o litość i przebaczenie, aby umrzeć razem z Nim. Nie poszedł. Nie poszedł z pokorą wyznać swoich win przed Bogiem. Lecz chciał zrzucić z siebie winę przed ludźmi i pozbyć się zapłaty za zdradę. Zatem jak opętany pobiegł do świątyni, gdzie zgromadzili się ludzie, wśród nich wielu starszych członków rady nadzorujących kapłanów. Gdy Judasz zrozpaczony pojawił się przed nimi, najpierw spojrzeli na niego ze zdumieniem, a potem szyderczo popatrzyli na niego. Wtedy wyrwał sakiewkę ze srebrnikami, wyciągnął ją do nich i silnie wzruszony powiedział, a odgłos jego poszedł echem po całej sali: weźcie te pieniądze, które mnie skusiły na wydanie sprawiedliwego. Weźcie te pieniądze i uwolnijcie Jezusa. Odwołuję naszą umowę. Popełniłem wielki grzech, zdradzając niewinną krew. Jednak kapłani tylko bardziej okazali mu swoją pogardę. Odepchnęli oferowane srebrniki, jakby nie chcieli się skalać dotykiem nagrody za zdradę, i powiedzieli przy tym: co to dla nas, że zgrzeszyłeś? Jeżeli uważasz, że sprzedałeś niewinną krew, to już twoja sprawa. My wiemy, co kupiliśmy od ciebie i uznaliśmy go za winnego śmierci. Zachowaj swoje pieniądze. Nie chcemy nawet ich dotknąć. Mówili tak szybko i rozproszeni, jak ludzie zajęci ważniejszymi sprawami. Byli pochłonięci własnymi interesami i dali mu wyraźnie do zrozumienia, że najlepiej byłoby, gdyby zniknął raz na zawsze, a na koniec odwrócili się od niego z pogardą i obrzydzeniem. W Judaszu tymczasem wzbierała złość i jeszcze większa rozpacz, która niemal pozbawiła go rozumu. Włosy stanęły mu dęba, osiwiały wręcz. Siłą obu rąk rozdarł łańcuszek, na którym nasunięte były srebrniki. Cisnął je przed ich stopy tak, że rozsypały się po całej świątyni. A następnie rzucił się do ucieczki poza miasto, jak opętany. Ponownie wędrował bez celu po dolinie Hinnom, gdzie diabeł w przerażającej swej postaci nie odstępował go na krok i szeptał mu do ucha wszystkie klątwy przepowiedziane przez proroków na temat tej doliny, gdzie Żydzi kiedyś składali ofiary z własnych dzieci. Szatan próbował pogrążyć go w jeszcze głębszej rozpaczy. Judasz miał wrażenie, jakby prorok wskazywał na niego palcem, mówiąc: wyjdą, by oglądać ciała tych, którzy przeciwko mnie zgrzeszyli, a ich robak nie umrze, a ogień nie zgaśnie. Słyszał też w swoich uszach: Kainie, gdzie jest Abel, twój brat? Co zrobiłeś? Jego krew woła do mnie o pomstę. Będziesz przeklęty na ziemi. Będziesz wędrować i uciekać przed obliczem ludzi.
Wędrując tak, dotarł nad potok Cedron i spojrzał w stronę Góry Oliwnej, ale w tym momencie odwrócił się z przerażeniem. Nie chciał tam spoglądać. Przecież niedawno słyszał tam słowa: przyjacielu, po co przyszedłeś? Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Człowieczego? Straszliwy lęk ogarnął duszę Judasza, gdy to sobie przypomniał. Zmysły go zawiodły. Nie mógł skupić się na jednej myśli, a mroczny wróg nieustannie szeptał mu do ucha. Tutaj, przez Cedron, uciekał Dawid przed Absalomem. Absalom zawisł na drzewie i tak zginął. O tobie też prorokował Dawid, mówiąc: złem odpłacili za dobro. Będzie miał surowego sędziego. Szatan stanie po jego prawicy. Każdy wyrok go potępi. Krótkie dni będą jego życia. Jego urząd obejmie inny. Pan zawsze będzie pamiętał o złośliwości jego przodków i grzechach jego matki, bo bez litości prześladował ubogich, zabił zasmuconego, lubił przekleństwa. Niech więc sam zostanie przeklęty. Przekleństwo to przyoblekł jak szatę. Wniknęło w jego wnętrze jak woda, jak oliwa w jego kości. Klątwa owinęła go jak szata, jak pas, który go opasuje na zawsze. Judasz dostrzegł, jak doskonale to wszystko do niego pasuje, a jego sumienie dręczyło go bardziej niż cierpienie fizyczne. Zabłąkał się w bagniste miejsce pełne gruzów i nieczystości na południowy wschód od Jerozolimy, u stóp Góry Zgorszenia, gdzie nikt go nie mógł zobaczyć, ale sumienie męczyło go coraz bardziej, a z miasta dochodził do niego hałas, a diabeł wciąż szeptał mu do ucha: prowadzą go na śmierć. To ty go sprzedałeś. Czy nie wiesz, że napisane jest w prawie: kto sprzeda duszę z braci swoich, z dzieci Izraela i weźmie za nią zapłatę śmiercią, ma umrzeć? Skończ z tym, nieszczęśniku. Nieszczęśniku, skończ. Pod wpływem tych podszeptów Judasz poddał się całkowicie rozpaczy. Zdjąwszy pas, powiesił się na drzewie z wieloma gałęziami, które rosło w zagłębieniu ziemi. Gdy już wisiał, jego ciało pękło, a wnętrzności wyleciały na ziemię.